Sztanga w górze i podejście. Podejście jak najbardziej jest zaliczone. Brawo. 105 pozostawiamy i Daniel Półrola, LKS Dobryszyce. Również podejście drugie. A ja chciałabym poinformować trenerów i zawodników, że pomiędzy rwaniem a podrzutem nie będzie przerwy. Mamy tutaj 13-osobową grupę. Myślę, że zawodnicy zdążą się rozgrzać, a zaczęliśmy z drobnym opóźnieniem. Czyli będziemy gonić za kilkadziesiąt minut Mistrzostwa Europy. Myślę, że będziemy mogli na bieżąco również Państwa informować. No i trzymajmy kciuki. Daniel Półrola. Nie dociągnął. Tym razem podejście nie zaliczone, ale myślę, że się poprawi w trzecim podejściu. Pozostawiamy 105 kg. Ten sam zawodnik, Daniel Półrola, LKS Dobryszyce. Trzecie podejście. No i zobaczymy, jak sobie poradzi w trzeciej próbie. Będzie powtarzał drugie podejście. Może tam nam się uda zobaczyć w książeczkach, jaki najlepszy wynik do tej pory miał Daniel Półrola. Zmiana już widzimy. 106 kg poprosimy na sztangę. Nie zmienia nam się kolejność. Ten sam zawodnik, Daniel Półrola, LKS Dobryszyce, podejście trzecie. Zaraz tam Monika rzuci okiem, ile tam ten sympatyczny zawodnik do tej pory miał w rwaniu. 103 kg. Wygląda na to, że to jest jego rekord życiowy. No proszę, trzymamy kciuki, życzymy powodzenia. Spróbuję powalczyć o nowy rekord życiowy. Przypominamy, zaliczył 100 kg. Pozostało 50 sekund. Daniel Półrola, LKS Dobryszyce, trzecie podejście. No i popatrzmy, trzymajmy kciuki. Daniel, powodzenia. Ustanowienie nowego rekordu życiowego. Mocno pociągnij. Skorygował, do przodu pchnęło, ale myślę, że następnym razem będzie to w jego zasięgu. Tym razem jednak podejście niezaliczone i kończy rwanie Daniel Półrola z wynikiem 100 kg, 110 poprosimy. Maciej Dąbała, MLKS, Józefowie Józefów i pierwsze podejście tego zawodnika w rwaniu. Przygotowuje się do podejścia trzeciego Piotr Okowiński. Tutaj mamy kilka informacji, szybciutko szukam, gdzie mamy tutaj. Jest Maciej Dąbała, rekord w rwaniu 127. Przerzuć. Podejście niezaliczone. Pozostawiamy 110 kg. Ten sam zawodnik, Maciej Dąbała, MLKS Józefowie Józefów i podejście drugie. Brązowy medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 2011 roku, trener Krzysztof. Tak jest, Krzysztof Suchocki, który mi tutaj dostarczył kartkę. Dziękuję, panie Krzysztofie. Rwanie 127, poczuć 140, dwuboju 260 tego sympatycznego zawodnika. To 110 kg, Maciej Dąbała.
Maciej, powodzenia. Po raz drugi ten sam błąd. Podejście niezaliczone. 110 pozostaje, ale teraz troszeczkę będzie mógł Maciej odpocząć, ponieważ trzecie podejście wykona Piotr Okowiński, WKS Śląsk Wrocław. Ale walczył, nie udało się tym razem. Podziękujmy brawami za walkę. No tak skromnie, skromnie. Tak, cały czas skromnie te brawa, podejście niezaliczone, 105 kg. Z takim wynikiem Piotr Okowiński kończy rwanie. 110 pozostawiamy jak najbardziej. Maciej Dąbała, MLKS Józefowie Józefów, trzecie podejście. Trzymamy kciuki, bardzo ważna próba. No i teraz trzymajmy kciuki, drodzy Państwo, bo to szalenie ważne. Zawsze pamiętajcie, sukces jest w głowie, zwycięstwo jest w głowie, ale trzeba umieć z godnością. Walczysz mocno, wiesz, że masz siłę i dasz radę. No proszę, moc ogromna w nim, faktycznie popracować nad techniką i podejście. Podejście zaliczone. Brawo. I myślę, że po raz kolejny na tej rozgrzewce padną słowa i tak trzeba było od razu. 114 kg prosimy na sztangę i Damian Hahn, MKS Atleta Gdańsk wykona podejście pierwsze. Do 117 przygotowuje się reprezentant gospodarzy Arkadiusz Krakowski. No, Damian, młody zawodnik, rekord życiowy 115, tylko kilogram mniej. Powodzenia, Damian. Ho, 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 drodzy Państwo, potencjał ma ogromny. Podejście. Podejście zaliczone. Brawo. 115 kg poprosimy. Damian Hahn, MKS Atleta Gdańsk, podejście drugie. No pewnie będzie jakaś zmiana, poczekajmy chwilę. No z pewnością. Brązowy medalista, mistrzostw Polski do lat 17. No ale oczywiście, jak to Monika mówisz, na 30 sekund przed podejściem można jeszcze dokonać zmiany. Już słyszymy. 117 panowie, 117 kg i Arkadiusz Krakowski, CWSPC Zawisza Bydgoszcz, pierwsze podejście. Już tutaj mamy jakieś krótkie informacje o Arkadiuszu, 120 jego rekord w rwaniu. Stój. No. Obiad spałaszował ze smakiem podejście. Podejście zaliczone. Brawo. 118 kg poproszę i Damian Hahn, MKS Atleta Gdańsk wykona podejście drugie. No, drodzy Państwo, będzie atakował rekord życiowy aż o 3 kg. Do tej pory było 115, no ale już widać było po tym pierwszym podejściu, że ma fantastyczny power. Nie tylko w nogach, ale również w rękach, technicznie również dobrze sobie radził. No i powodzenia. Arek Krakowski przygotuje się do 122. Oj, 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 faktycznie. I podejście. Podejście zaliczone. Brawo. 119 kg poprosze. Damian Hahn, MKS Atleta Gdańsk, podejście trzecie. No ale przy takim dzisiaj nastawieniu i wolę walki widać, że tutaj może ho, 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 nie tylko poprawić już o 4 kg, ale myślę, że jeszcze dorzuci do tego. Poczekajmy, Monika, ile nam tutaj się na komputerze wyświetli? Na razie się nie zmienia, już mamy 122 kg.
Błyskawicznie nam to się, drodzy Państwo, zmienia, brawo. 122 kg i zmiana kolejności. Arek Krakowski, Cywilno-Wojskowe Stowarzyszenie Podnoszenia Ciężarów i Sportów Siłowych, Zawisza Bydgoszcz, tak podejście jest. Drugie. Bydgoszczanom teraz serca mocniej biją, o 2 kg spróbuje poprawić rekord życiowy, brawo. A myślę, że najmocniej serce bije Arkowi Ratajczakowi, bo to również jego wychowanek. Tak jest, Piotr Wysocki go teraz ma w swojej... pod swoją opieką. Mocno Arek. To i trzy, ale będzie to w twoim zasięgu. 122 na razie niezaliczone. Ale Arek ma jeszcze jedno podejście. Pozostawiamy ciężar sztangi bez zmian i Damian Han, MKS Teta Gdańsk. Podejście trzecie. No, myślę, że z tego, co Damian zaprezentował w dwóch pierwszych podejściach, fantastycznie poradził sobie z 114, 118, gdzie o 3 kg prawie swój rekord życiowy. Brązowy medalista ubiegłoroczny do lat 17. Damian, powodzenia. Ach, nie dociągnął, ale następnym razem, Damian. Podejście niezaliczone i Damian Han kończy rwanie wynikiem 118 kg. Jeszcze przez chwilę 122 kg na sztandze i Arkadiusz Krakowski w podejściu trzecim. Arek podwyższa do 125, tyle poproszę panowie na sztangę, 125 kg. No, widać, że jest to w jego zasięgu, idealnie trzeba się tylko wstrzelić. Jak najbardziej, tym bardziej, że traci tylko kilogram na razie do Damiana Hana, a w podrzucie pierwsze podejście ma o 20 kg wyższe od swojego rywala z Gdańska. No, czyli tak widać, że niektórzy mają tą predyspozycję do rwania, inni do podrzutu. No i trzymajmy kciuki, drodzy Państwo. Pozwólmy mu się skupić. Trzymaj! I proszę, jest! Tak jest, brawo! Brawo, podejście zaliczone. Fantastycznie, a brawo. A ja poproszę już 135 kg. No i teraz kandydaci do medali. Mamy ich znowu czterech, czyli no, o jednego więcej niż jest miejsc na podium. Będzie ciekawie. Myślę, że przynajmniej tak samo ciekawie, jak było w kategorii wagowej do 69 kg. Tak jest. No i drodzy Państwo, od razu Sebastian zaczyna od... Sebastian Hojm, KS Budowlanie Opole. Pierwsze tak. Podejście. I Ryszard Szewczyk, o drodzy Państwo, wiemy oczywiście to nazwisko dla świata ciężarowego, jest bardzo dobrze znane. Długoletni trener, pierwszy trener kadry narodowej. Panie Ryszardzie, pozdrawiamy. No i trzymamy kciuki za Sebastiana, który spróbuje od pierwszego podejścia, czyli od wyrównania rekordu życiowego. Przygotowuje się Damian Wesołowski. Sztanga w górze, bez problemu i podejście. Podejście zaliczone. Brawo. 135 pozostaje i Damian Wesołowski, Cywilno-Wojskowe Stowarzyszenie Podnoszenia Ciężarów i Sportów Siłowych, Zawisza Bydgoszcz. No, trzymamy kciuki. Mistrz Polski do lat 17 w Probierzowie. Pierwsze miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. 8 miejsce na Mistrzostwach Europy do lat 17. Młody to zawodnik, ale jak już Państwo słyszą, z ogromnymi sukcesami. Już zmianę słyszymy. Damian podwyższa do 136, tyle poprosimy na sztangę. 136 kg, ten sam zawodnik, Damian Wesołowski, Zawisza Bydgoszcz. Pierwsze podejście. A Sebastian Hojm przygotowuje się do 140 kg. Już, jak powiedziałaś wcześniej, walka, widać, no, wrze. Gorąco się robi, trzymajmy kciuki. Sławek Zawada. 34 sekundy. Damian Wesołowski.
No. Pierwsze podejście. Moc w nim ogromna. Ale drodzy Państwo, potencjał ogromny, brawo. Podejście zaliczone. 137 na razie poprosimy. I Damian Wesołowski, podejście drugie. No, chciałoby się powiedzieć, Monika, że wyrwał to jak piórko. No i tak było, podał już 142 do podejścia drugiego, a ja poproszę 140, panowie. 140 kg i Sebastian Hoym, KS Budowlanie Opole, podejście drugie. A przygotowuje się do 142 Mateusz Kasina. No i zaczyna się, drodzy Państwo, Sebastian już z tego, co tutaj mam na ściągawce, o 5 kg spróbuje poprawić swój rekord życiowy w rywaniu, do tej pory 135. Przypomnę, drugie miejsce na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży w 2012 roku w kategorii 94 kg. W Muszynie tu mi podpowiadają sędziowie, dziękuję bardzo. No, Seba, powodzenia. Ryszard Szewczyk, charakterystyczne klepnięcie. Jak się pięknie wstrzelił, sztanga w górze i podejście zaliczone. Super. 141 kg poprosimy. No i o 5 kg poprawiony rekord życiowy, ale to jak zrobił w tej drugiej próbie, to ręce same składają się do braw. Idealnie się wstrzelił w pion. 141 kg Sebastian Hoym, KS Budowlanie Opole, podejście trzecie. No, ale myślę, że za chwilę zobaczymy zmianę, bo widać, że jest to w jego zasięgu, jeszcze ten kilogram, dwa dorzucić, jak idealnie się wstrzeli, to może być jeszcze lepiej. Ale poczekajmy, już widzimy zmianę. 142 kg poproszę na sztangę. I Mateusz Kasina, również Budowlanie Opole, pierwsze podejście. No tutaj rekord, zaglądam, to 148, drugie miejsce na Mistrzostwach Polski do lat 20 w Puławach, reprezentant Polski na Mistrzostwach Europy w zeszłym roku. Piękna sylwetka, świetnie zbudowany Mateusz Kasina. Za bardzo uciekła do przodu. Podejście niezaliczone. 142 kg pozostawiamy. I drugie podejście wykona Damian Wesołowski, cywilno-wojskowy, Stowarzyszenie Podnoszenia Ciężarów i Sportów Siłowych, Zawisza Bydgoszcz. Przygotowuje się Mateusz Kasina. Trzymaj! Aj, do przodu uciekła. Szkoda. Bardzo szkoda tego podejścia. Niestety jest ono niezaliczone. Pozostają 142 kg na sztandze. I Mateusz Kasina, KS Budowlanie Opole. Drugie podejście. No i trzymajmy kciuki. Oczywiście Damian jest to w jego zasięgu. Za wcześnie chyba uwierzył w to, że już ma tą sztangę nad głową. To jest bardzo ważne. Trzeba wstać, utrzymać. No i trzymajmy kciuki. Mateusz. O właśnie. Jak to, Monika, mówisz? Tak trzeba było od razu. Podejście zaliczone. Brawo.
142 kg jeszcze pozostawiamy przez chwilę. Sebastian Hoym, również budowlanie Opole, podejście trzecie, a przygotowuje się Damian Wesołowski. Sebastian już, drodzy Państwo, w drugiej próbie poprawił rekord życiowy. No, spróbuję jeszcze 2 kg dorzucić. Mamy mocno kciuki za niego. Myślę, że bardzo doświadczony Ryszard Szewczyk na pewno odpowiednio Sebastiana zmotywuje. Powodzenia. Trzymaj. I proszę, sztanga w górze powędrowała. Jest brzęczyk i podejście. Podejście zaliczone. Brawo. Wszystkie trzy udane podejścia w rwaniu. Pozostawiamy 142. Jeszcze na jedno podejście. Damian Wesołowski, Cywilno-Wojskowe Stowarzyszenie Podnoszenia Ciężarów Zawisza Bydgoszcz. I podejście trzecie do 140. Damian Wesołowski podwyższa do 145 i tyle poproszę na sztangę. Jeszcze jeden zawodnik nie rozpoczyna urwania i miejmy nadzieję, że zaraz go zobaczymy na pomoście. Adam Zasłomka, MKS Naryw Pułtusk, pierwsze podejście. Adam Zasłomka, szybciutko tutaj mam jakąś ściągawkę, mocny to zawodnik, jego rekord życiowy w urwaniu to 150 kg, pierwszy na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży w 2011 roku. Jest w górze, sztanga również i podejście. Podejście zaliczone. Brawo. Pozostawiamy 145 kg i Damian Wesołowski, CWSPC Zawisza Bydgoszcz. Trzecie podejście. Damian, skoncentruj się, wiesz, że możesz. Potencjał ogromny w tym zawodniku. Tak jest, kibice już tutaj go mobilizują. Damian, jesteśmy z tobą. I trzymaj do końca. O, drodzy Państwo, mogłoby być 5 kilo więcej. Fantastycznie, brawo. Podejście zaliczone. 148 kg, poproszę na sztangę. Adam Zasłomka, MKS Naryw Pułtusk, wykona podejście drugie. Przygotowuje się Mateusz Kasina. Niesamowicie, Monika, chciałoby się powiedzieć, że to, co on teraz zrobił, to naprawdę, jakby mu 5 kilo dorzucić, by jeszcze prawdopodobnie się z tym ciężarem uporał. Stój. Sztanga w górze i podejście. Zaliczone. Brawo. Pozostawiamy 148 kg i Mateusz Kasina, KS Budowlani Opole. Trzecie podejście. No tutaj widać, że Adam ma i przewagę nie tylko w kilogramach na sztandze, ale także jest lżejszy od rywali. Aj, nie udało się, ale powalczył ambitnie, brawo. Podejście niezaliczone i niestety Mateusz bez medalu w rwaniu. No niestety. 150 kg poprosimy na sztangę i Adam Zasłonka, MKS Naryw Pułtusk, podejście trzecie. Na razie sytuację mamy taką, że już złoty medal zapewnił sobie Adam Zasłonka. Na drugim miejscu reprezentant gospodarzy Damian Wesołowski. No proszę, brawo. Z wynikiem 145 kg. A na miejscu trzecim dzięki niższej wadze ciała Sebastian Hoym.
Stój. Ale powalczył. Brawo, brawa. Już są od kibiców i podejście. Podejście zaliczone. Brawo. I z takim właśnie wynikiem Adam Zasłonka kończy rwanie. A my rozpoczynamy podrzut. Dziewięćdziesiąt kilogramów poproszę na sztangę, panowie. 90.